Cześć moi drodzy, witam was w poniedziałek 23 grudnia, kiedy oglądacie ten film. Ja jestem akurat w Łodzi, bo musiałam nagrać ten film troszeczkę wcześniej, wiadomo. Słuchajcie, poległam po całej linii, a mianowicie nie dałam dwóch vlogmasów ostatnio przez cały weekend. No niestety nie dałam rady, słuchajcie, raz poległam z jednym dniem, a teraz poległam z dwoma dniami, ale wychodzę z założenia, że jak na 24 dni 3 dni, to jest i tak całkiem nieźle i tak jestem bardzo dumna, bo rok temu to w ogóle był vlogmas co około 3 dni. Może do tego wrócę, słuchajcie, może do tego wrócę, że faktycznie ten vlogmas będzie co parę dni w przyszłym roku, ale jeśli da radę, to postaram się spiąć tyłek szybciej i przygotować coś innego, może też rysunkowy vlogmas, tylko może troszeczkę kapkę inny, bo się ludziom jakby nie było nudzi, to wtedy będę musiała to zrobić znacznie szybciej. Jeśli mi się uda zrobić szybciej, to będzie wtedy, jakby będę miała pod tym względem łatwiej. Ale jeżeli się nie uda, to będę robiła jakoś tak co 3 dni. Co 3 dni. Nie wiem, o czym wam, słuchajcie, mam o tym, co mam wam powiedzieć. Jutro są święta, jutro jest Wigilia, więc jakby też te emocje są pod tym względem. Pokażę wam też otwieranie kalendarzy adwentowych w 3 dni. Teraz właśnie, później jak już skończę rozmawiać. Są to zlepki, słuchajcie, jakby z 3 różnych okresów, bo ja otwierałam te kalendarze po trochu, ja nie czekałam do momentu, jakby do tej niedzieli, żeby otworzyć wszystkie 3 okienka, żeby naraz, tylko ja otwieram systematycznie, więc w związku z tym będziecie mieli takie zlepki 3 jakby otwarcia kalendarzy i moje wrażenia jakby z każdego dnia odnośnie tego. Więc jakby to będą też inne kadry i tak dalej. Od nowego roku postaram się ruszyć z filmami regularnie. Nie obiecuję, że to będzie jakby natychmiast od nowego roku, ponieważ grudzień i styczeń jest dla mnie miesiącem tragicznym. Ja już wcześniej was uprzedzałam, że bardzo możliwe, że w styczniu nie będzie żadnego filmu, że robię sobie taką przerwę, że styczeń to jest taka przerwa. Nie wykluczam, że tak będzie, ale postaram się nagrać coś wcześniej, żeby móc wrzucić chociażby coś na 2 tygodnie, żeby chociaż ze 2 filmy były w styczniu, a później postaram się jakby bardziej, zobaczymy jak to będzie z czasem, ale chcę jakby wskoczyć w taką regularność. Może zrobię w ten sposób, że zacznę od takiej regularności, że jeden film raz na 2 tygodnie, a jak potem jakby się rozkręcę i będę mogła kręcić częściej, no to będzie jeden film raz na tydzień. W ten sposób, żeby chociaż jakakolwiek regularność była, ale no to jest taki mój plan, ale czy to wyjdzie, to nie jest takie jakby noworoczne postanowienie, chociaż mogłoby nim być. Zobaczymy jak to wyjdzie, nie wiem, nie obiecuję na razie wam ani sobie to, że faktycznie to wyjdzie. Ja też bardzo często wolę jakby poczekać z jakimś materiałem, puścić coś, co mnie satysfakcjonuje, puścić co ja faktycznie chcę powiedzieć i możliwe jak najfajniejszy sposób. I puszczać te filmy rzadziej, niżeli się jakby zmuszać i puszczać jakikolwiek już film po prostu częściej, więc najwyżej gdybym nie miała pomysłu na jakiś taki wartościowszy materiał, to najwyżej będę kombinować z jakimiś challenge'ami, właśnie z hybrydyzacją Pokemonów, powiedzmy dalszy ciąg, oraz czasami też pomyślę nad jakimiś innymi. Fajnie by było też, słuchajcie, nawiązać więcej współprac, żeby jakby kręcić z większą ilością youtuberów różne rzeczy. Oczywiście fajnie by było się spotkać, ale wiadomo, youtuberzy są rozsiani po całej Polsce i bardzo często moi znajomi youtuberzy też mieszkają daleko mnie, więc tak jak powiedziałam, jeśli wyjdą mi te plany, że będę często bywać w Łodzi, no to chociaż będę się z moją kochaną Kasią widziała, znacie ją, Czkawkę, więc może czasem się tam da namówić na jakiś film, żeby była po prostu jakaś różnorodność, nie tylko live, ale jakiś film może się da namówić. Raczej z tego co wiem, to nie oglądam moich vlogmasów, ale kochanie, jeśli oglądasz, to Cię pozdrawiam i wiedz, że będę Cię męczyć, jeśli będę bywać, więc bój się, bój się. No dobra, słuchajcie, mogłabym też jeszcze wspomnieć odnośnie jakichś tam planów na przyszły rok. Konwenty są u mnie bardzo na zagrożonej pozycji. No nie mogę trochę więcej powiedzieć, ale są jakby jeszcze bardziej na zagrożonej pozycji, niżeli były do tej pory. Więc zobaczymy, jeśli mi coś tam wypali, to będą zagrożone, jeśli nie wypali, to tym bardziej będą zagrożone. Tak to, więc tak czy siak uznajmy, że są zagrożone u mnie konwenty i zagrożony jest u mnie jeszcze poważnie bardzo Pyrkon.
muszę w tym miesiącu podjąć decyzję, czy jadę na Pyrkon, czy nie. Na razie wychodzi z tego, że możliwe, że nie. Bardzo możliwe, że nie. Ale jeszcze tego na 100% nie wiem, a jeśli nie pojadę, to będzie mi bardzo smutno, bo lubię Pyrkon, bardzo lubię Pyrkon, więc ciężko będzie po prostu nie pojechać. Zobaczymy. Szykuje się dużo zmian. Chciałabym też robić więcej recenzji. Akurat Wrzesiu przyszedł. Chciałabym robić, słuchajcie, więcej recenzji produktów. Być może też takich trochę tańszych, ale też nie za tańszych. No bo troszeczkę mi... No bo szkoda kasy i też nie będę używać, więc po co mam składować po prostu różne takie tańsze rzeczy. Na pewno na niektóre się skuszę, takie po prostu tańsze, ale nie za tanie, takie przyciutkie, które z góry wiadomo, że dobre nie są. Orzeszku, no ja też Cię bardzo kocham. Ja wiem, Ty chcesz już spać. U mnie, słuchajcie, jest godzina 3:27, a muszę wstać około 10, więc się nie wyśpię. Może się zdrzemnę jakoś w ciągu dnia, bo mówię, jutro jedę do Łodzi, to znaczy jak już macie tego vlogmasa opublikowanego, to ja już w tej Łodzi jestem. To znaczy jestem około od 13, więc jak opublikuję go rano i oglądacie go też przed południem, to ja jeszcze jestem w drodze wtedy. No, Rzesiu, ja też będę bardzo tęsknić, ale wieczorem wracam. No, zobaczymy, co będzie. Dobra, słuchajcie, chyba zaczynam się już plątać, nie dlatego, że jestem zmęczona, bo nie czuję tego zmęczenia. Ja jestem ostatnio takim nocnym markiem, ja wolę siedzieć do rana, nawet do tej 6-7 rano, a potem spać do południa. Tak najbardziej lubię, no ale nie zawsze tak się da radę, więc na pewno idę do Wyrka, wezmę sobie jeszcze 3DS-a, pogram sobie w Pokémony. Ostatnio też będę chciała, słuchajcie, mam też takie postanowienie, żeby zacząć czytać trochę więcej mang niż czytam. O Jezu, spadasz, maleńki. Spadasz. No, słuchajcie, ostatnio sobie dokończyłam Herezję Miłości, bo tak stała na półce, tak nie mogłam się zdobyć, bo tak, wiecie, mam taki strach. Weź mnie, to już nie płynie cały. Mam taki strach, że jak to się skończy, to będzie już koniec, nie będę miała co czytać. Taki smuteczek, ale już mnie ciągnęło, przeczytałam do końca, słuchajcie, nie będę wam spoilerować, jeśli nie widzieliście, ale jest rewelacyjne. Jest rewelacyjne, każdy tom jest zarąbisty, to oczywiście to jest dla dorosłych czytelników, bo tam jest dużo seksu, więc jest jakby dla dorosłych, ale jeśli jesteście widzem dorosłym i jeszcze nie czytałaś Herezji Miłości, albo go nie dokończyłeś, to bardzo, bardzo wam polecam, bo naprawdę końcówka jest rewelacyjna, to jak się skończyło. Nie skończyło się tak, jak się zwykle kończą takie historie, tylko naprawdę miałam takie wow, że skończyło się tak, jak sobie to wcześniej wymarzyłam, żeby się skończyło, bo ja miałam takie przeświadczenie, że kurczę, fajnie było, żeby się tak skończyło albo coś, ja bym tak zrobiła, żeby tak się skończyło i się kurde tak skończyło, wow, po prostu jestem w szoku, bo mówię, jakby to nie poszedł takim stereotypem, tak jak się zwykle właśnie te historie kończą, więc po prostu rewelka, cud miód. Więc zamierzam też sobie znaleźć od czasu do czasu jakiś czas, żeby czytać mangę. W łóżku jest mi ciężko, bo ja nie mam takiej typowej lampki nocnej, ja mam taką do zasypiania, taką, wiecie, gwiazdy na ścianie, żeby chociaż troszkę było widno, trochę było światło, ale do czytania się nie nadaje, więc musiałabym po prostu leżeć. Musiałabym po prostu leżeć przy zapalonym świetle, a potem wstać, żeby zgasić światło w pokoju. I tak to wygląda. Dobra, kochani, ja już nie będę gadać długo, bo też no troszkę nie mam o czym gadać, więc mówię po prostu, co tam u mnie. Widzimy się wtedy w jutrzejszym vlogmasie, a 25 zrobię live na YouTubie rysunkowy. Czyli jeszcze tak do końca nie wiem, czy rysunkowy, czy pogadankowy. Prawdopodobnie jedno i drugie, więc widzimy się 25 grudnia, ale tak pod wieczór. Tylko nie wiem, czy około 18, czy o której, ale za bardzo mocno późno też nie. Więc do zobaczenia, buziaki i wesołych świąt wam życzę już.
Dzień 21, tym razem przy świetle dziennym się udało. Dzień 21, słuchajcie, już coraz bliżej. Dobra, tutaj mamy 21. Więc już malutko mamy tych okienek. To jest... miś ze wstążką, czy co to jest? Chyba tak. Taki miś ze wstążką, no okej, dobra. Słuchajcie, na razie ten kalendarz się dobrze zapowiada, nic się tutaj nie jest zepsute. No i teraz najcudowniejsza gwiazda tego Lumasa, czuje się kalendarz. 21 jest tutaj. No, zobaczymy co tym razem. Dzień 21. Sam raz na sobotni dzień. Oj, czy to jest coś większego, czy cień? Nie, no chyba też cień. Cześć orzeszku. Cóż to jest? Gorzki piernik. O, ciekawe. Tak, orzeszku, możesz sprawdzać, co jest w kalendarzu. Ale nie depcz mi po nim, bo już... Zobacz, jak niszczysz. Jak mi niszczysz kalendarz? O kurcze, słuchajcie, czy to jest czarny? Czarny, matowy? Nie, to chyba... Co wezmę bliżej jakoś światła? To jest taki ciemny brązowy, a... Tak zobaczę pod światło, no to nie jest czarny, wygląda na pierwszy rzut oka na czarny. A to jest taki... bardzo ciemny brąz, taki matowy. Sobie tutaj maznęłam tak tylko tyle, ile mogłam. No, tak patrzę teraz pod światło. To jest bardzo ciemny brąz. Czekajcie, wezmę jeszcze, dołożę tego słocza. No tak. To jest bardzo ciemny brązowy. W sam raz na kąciki. Nie znaczy, że w tej dotychczasowej polecie nie mam nic na kąciki, bo na kąciki takie nadaje się też i ten fiolet, i tutaj ten, i tutaj nawet ten brązowy jest dosyć bardzo ciemny. Ale tutaj to już jest w ogóle ciemnica, więc nieźle, nieźle. No o, teraz tak bardziej widać. Jak jest bardziej tak na tle czarnego i na tle białego, no to wtedy widać, że to jest ciemny brąz. No dobra, jak najbardziej fajnie, przyda się. Jak najbardziej. I ten wsadzę z powrotem, żeby było. Chociaż w znacznej większości to już są pustki. Słuchajcie, mówię, dziś jest 21, 22 mamy tutaj, czyli jutro czeka nas coś dużego, a w zasadzie mnie, dobra. 22 to jest większy, tutaj jest 23, bardzo bliziutko siebie, no i 24, tylko te trzy okienka nam zostały. Czyli tylko to, to i to, ma coś w środku, a reszta to już jest pustka. Dobra, jeszcze dogram 22. Tutaj mamy od razu, żebyśmy byli już chociaż odrobinkę na bieżąco. Dobra. Tutaj mamy... Czy jest domek? Czy co to jest? Tak, domek taki, takie miasteczko powiedzmy. No domek z ziemią i z drzewkami. No dobra, to lecimy wtedy. Wtedy klam szopowy. 22 to jest ten duży. No jestem niesamowicie ciekawa, co to będzie. Co to będzie, co to będzie? O, tu się otwiera. Ty, gąbeczka do makijażu. Ta różowa. Ja mam jeszcze ten starszy model, tą czarną. Bardzo sobie chwalę, a tu jest ta różowa. No dobra. Jakoś tak miałam jakby trochę większe nadzieje o coś jeszcze fajniejszego, ale gąbeczka jak w sumie tak w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że troszeczkę jestem zawiedziona, ale to tylko pierwszy moment. Z drugiej strony ja korzystam z gąbeczek, więc jak najbardziej się z tego cieszę. A też jestem ciekawa, czy jest jakaś duża różnica pomiędzy tą czarną a tą różową. Chyba niezbyt mocno. Ona jest fajna, taka mięciutka. Naprawdę, gdybyście chcieli kupić gąbeczki do makijażu, to te z Glam Shopu wam polecam. Naprawdę są fajne. Może nie jest to moja ulubiona gąbeczka, ale jak najbardziej jedna z takich fajniejszych. Więc bardzo się cieszę, będę używać.
bardzo korzystny zakup. Bardzo fajny produkt. Przedostatni. Jutro mamy Wigilię. Tu jest 24. To będę pamiętać, że na tym rysunku. A teraz 23 jest tutaj. Czy tym razem wyjmę? Cześć, orzeszku. Nie. Nie wyjmę. Czy możesz wziąć łapkę? Żebym mogła wyciągnąć. I to jest czekoladka kręgle. No dobra. Niech będzie orzeszku. Proszę, wyeksmituj mi się stąd. I otwieramy teraz przedostatni glamshopowy. Zostaw. Zostaw, a tutaj mamy włóczy kija. Cześć, kochanie. Zostaw orzeszku. Więc tak, słuchajcie, jutro nas czeka ta piękna tutaj podłużna. Jestem bardzo ciekawa. Tu jest 23. Jestem mega, mega ciekawa, co jest w tym ostatnim. Mam nadzieję, że najlepszy smaczek, jaki może być. Co to będzie? Co to będzie? Ale muszę wziąć wyżej, żeby mi orzeszek tego nie zniszczył. O, słuchajcie. To jest coś większego. No, właśnie... Ej! No właśnie. Orzeszek mi tu bardzo... No, musiałam tutaj wziąć, bo mi orzeszek zatkował kamerę. Słuchajcie, doczekałam się bronzera. Wreszcie się doczekałam bronzera. Ja tak bardzo chciałam mieć bronzer. Skoro mieliśmy róż oświetlacz, to powinien być także i bronzer. Tutaj jest paletka, czyli paletka jest już kompletna, bo już na pewno nie będzie nic do paletki. Żadnych cieni, żadnych tych nie będzie już 24. Mówię, doczekałam się wreszcie bronzera i to jest chłodny bronzer, a bardzo się cieszę, bo chłodny to do mnie bardzo pasuje. Czy się w ogóle tu zmieści? Czy muszę zrobić przemeblowanie? Ledwo, słuchajcie, ledwo się zmieścił, ale możliwe, że zrobię jakieś małe przemeblowanko. Ale z drugiej strony, no jak mogę te cienie usadowić? No nie, nie za bardzo nie mogę, więc... Więc będzie to na razie tak. Ewentualnie później sobie przestawię. Jest bronzer. Mam nadzieję, że nie jest... No, bardzo ładny odcień. Mam nadzieję, że będzie się dobrze trzymał, nie to ten róż. Nie zrozumcie mnie źle. To jest bardzo dobry róż, tylko jest dla bardzo mocnych bladziochów i jest on naprawdę delikatny, że muszę naprawdę bardzo dużo dowalić, żeby w ogóle było coś widać na policzku, a potem taki tak lekko rozcieram, to on znika. Więc jest naprawdę mega, mega delikatny. I tak wygląda po prostu już calutka, skompletowana paletka z tych, z kalendarza glam shopowego. No ja tutaj orzeszek. Więc jak widzicie, nie doczekałam się zielonego cienia. No ale trudno, dobra, mam z Makeup Revolution chociaż taki piękny zielony cień. No i jakby kalendarz już cały zrobiony, tylko to nam zostało jeszcze na jutro. No ale to już wiadomo, otworzę po powrocie z Łodzi, żeby zmontować tego vlogmaska. Ła! Zostaw! Żeby... To wtedy, dopiero jak wrócę, sobie go otworzę, więc będzie na mnie czekała niespodzianka. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję i wtedy słuchajcie, do jutrka. Pa, 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 pa.